Dzień dobry. Dziewięć koła na koncie. Pustki w magazynie. Ja sobie nawet nie wyobrażam, co tutaj trzeba będzie pozamawiać. To będzie dużo zamówienia, bo tutaj możemy już zamówić trzy kartony. Trzy kartony. Chlebka. Mąka. No jeden karton sobie damy, żeby był. Olej. No to spokojnie. Co? Dwa kartony, żeby też nie wywalić tej kasy. Pasta. Jeden karton pasty i cukier. Cukier, 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 cukier. Cukier. No, dwa kartony. Dobra, jeden karton pasty, dwa kartony tego. Dobra, i lecimy. Olej. Kurde, to będzie. Ła. Dużo rzeczy. Cukier idzie tutaj. Kolejny cukier idzie tutaj. Olej, olej, olej idzie tutaj. Tutaj jest jeszcze jeden olej. Boże, tego zamawiania to będzie tyle, że aż mi się chce płakać. Ale no cóż. Trzeba. Po prostu trzeba. Jest jakiś mod, żeby, sorry, żeby oni roznosili, kurde, te kartony tutaj, ale... Ojej, ja a nie, trzy, dobrze, zamówiłem trzy, dobrze, to jest okej. Okay. Dobra, ciekawe ile kasy na to pójdzie. To jest, no już jest biednie, biednie ze wszystkim. Dobra, mamy uzupełnione. Woda w butelkach. Dwie butelki tutaj naprawdę, to takie jest, ona grosze kosztuje, weźmy, zamówmy to. Miejmy to rasa porządnie z głowy, tutaj resztki przeterminowane, odpady. Niech tak będzie. Dwa kartony tego sera możemy spokojnie zamówić. Trzy kartony. Trzy kartony możemy sobie zamówić tej kawy. Mleko. Trzy kartony. Ale tu nam nie wejdzie, więc okej, okay, trzeba będzie jeszcze jeden karton domówić. Dwa kartony tego. Dwa kartony mąki. Dwa kartony oliwy niech nam dojdą. Spaghetti. Ile mieliśmy tutaj spaghetti? Spaghetti raz, dwa, trzy kartony spokojnie możemy zamówić. No i dyszka jest. Dobra. No i co? Nosimy. Znowu. Kolejne. Uzupełnianko. Teraz się chyba powinien ktoś ruszyć, czy nie? Nie? O, czyli tam było jak... A nie, no ruszył się gościu. Czyli tam było jak znalazł, jeżeli chodzi o ilość. Po co ty poszedłeś? No, czyli tej mąki nie było tam za wiele, no. Dobra, woda. Tylko czekajcie, to jest woda ta. Tutaj. To jest jeszcze jedno mleczko. No i mleczko już mamy zakompletowane. Spaghetti kolejne na tą półeczkę. Kolejne spaghetti. Praca sobie tutaj na miejsce. Tam ile zostało tej mąki? A, trzy. Sztuki były zużyte jakby, więc spoko. Jeszcze jedna mąka. Kurde, uzupełnimy magazyn. Dzisiaj naprawdę full. Dobra, kawusia, kawusia. Ciekawe, czy któryś ruszy po kawusie, czy się nie ruszy po kawusie. Ale tam full, czy było, czy nie było fulla? Było. Ser żółty. Ser żółty był tutaj. Kurde, jednak człowiek już pamięta. Orzeszkowe to masełko tutaj. Ser żółty, wracamy tutaj, tutaj jest kolejna kawusia, kolejne orzeszki, kolejny ser, kolejna oliwa i jeszcze jedna oliwa. Dobra, mamy. Mamy to z głowy. Mąka czerwona, no to mamy to. Dobra, ryżu. Ryżu tego my mamy tutaj. Ile mieliśmy do niego miejsca? Dwa kartony. Dobra, no to dwa kartony idą. Sok pomarańczowy, dwa kartony. Kola, dwa kartony. Tutaj sody mamy, widzę. Dwa kartony tego. Mleka kartonów, ile? Trzy będą potrzebne, więc tutaj są tylko dwa nam się zmieszczą. Dobra. Kurde, nie escape. I żeby nie zapomnieć, to tak, mleczko, to zróbmy tutaj dwa kartony tego, zróbmy dwa kartony tego, dwa kartony na pewno tego, dwa kartony płatków, dwa kartony, jeden karton czekoladek,
dobra, i będziemy mieli zrobione to już aż dotąd. Dobra. Lecimy wtedy z tematem kolejnych dużo kartonów do przeniesienia. Ale no, czego się nie robi tutaj, wiecie? Można było wziąć paletę i paletę postawić na środku sklepu. Niech stoi jak w prawdziwej pierdące. O, gościu się ruszy po coś. Płatki śniadaniowe. Tu. Tutaj były chibi-chibi, nie? Chibi-chibi. Aha, miodowe tam. Miodowych też już nie ma. Chibi-chibi. No to ich jest tutaj więcej jeszcze. To jeszcze po dwa kartony moglibyśmy domówić w sumie. Ale to sobie na razie zostawię taką tam, powiedzmy, wolną przestrzeń. Oni trochę podonoszą, bo no były braki. Były braki. 27 kartonów. W soczku. Turko, kola. Kola, turko. Turko, kola. Proszę, tutaj jest Turko Kola. Nie wiem, to jest jakaś rosyjsko-turecka gra chyba, takie odnoszę wrażenie. Nawet tego nie sprawdzałem, kurde, wcześniej, ale... ale, no... Tak mi to wygląda. Trochę jakieś tam produkty są, całkiem wódka jest po rusku, tutaj są niektóre rzeczy po tym, po turecku, Turko Kola. Tak mi się wydaje, że to jest tureckie. Raczej tak. Ale nie wiem. Do samego końca nie wiem. Dobra, tutaj mamy 30 tego. Ryż. Ryż, ryż, ryż do góry. One, two, three. Ciasteczka. Mleczko. Jeszcze ostatni karton ładnie do uzupełnienia. Ryż, ryż. Ryż, ryż, ryż. Czekoladki. Jeden kartonik sobie wzięliśmy. Czekoladki. I nie, no jeszcze jedna Turko Kola. Okej. Okay. I na koniec co? Biała kola. 48 sztuk. Komplecik jest ogarnięte. Dobrze. Dobra. Wybielacz. Dwa kartony. Cleaner. Trzy kartony. Tabletki do zmywarki. Trzy kartony będą musiały być. Trzy kartony. Kurde, wejdzie tej kasy. Mydło. No to dwa kartony mydła akurat wystarczy. Dobra. Pyk. Zakup zrobiony. Poprzenośmy. Dobrze. Osiem wybielacza. Drugi wybielacz też. Osiem sztuk. Proszę uprzejmie. Cleaner. Jeszcze dwa cleanery pod rząd będą. I zostają nam tabletki do zmywarki. Tutaj, kurde, zejdzie tej kasy, ale to. Oj, to naprawdę sporo. Sporo, sporo pieniędzy pójdzie. Cleaner i tam co? Zostaje mydło jeszcze, nie? Jeszcze jest mydełko. Mydełko. A, kartony, mydełka. Okej, okay, dobra. Bingo. Szampon. No dwa kartony. Toilet paper. Możemy takie trzy kartony zamówić. Postawimy je sobie gdzieś tam z boku. Mozzarella. Trzy kartony na pewno. I ten parmezan, ser, dwa kartony. No i dobra. Tutaj kasy idzie. Lody. Dobra, srajtaśmy tutaj wrzucimy jako produkt taki dodatkowy, standardowo, zawsze tutaj ten zapasik gdzieś tam trzymaliśmy i trzymamy i trzymać będziemy. Mozzarella. Ciekawe, czy któryś się ruszy po mozzarellę dołożyć, bo tam chyba mogło jej też już nie być. A póki co stoją i się gapią jak sroka w gnat, więc ok. Więc chyba nie ma potrzeby. Dobra, szampon. Dwa kartony szamponu nam doszły. I to. Nigdy nie pamiętam, gdzie ja to umieściłem. Koniec końców. Zawsze gdzieś ja to miałem zgubione. Tu. O. Sztuk. 27 sztuk. Dobra. Bingo. Miód. Trzy tuńczyki. Ile mamy miejsca na tuńczyki? A trzy kartony wtedy też. Jajko, jeden karton, cukier Pablo,
dwa kartony, masło, jeden kartonik. Dobra. Klepiemy zamówienie i nosimy znowu. Kurde, tu jest tego noszenia, nie? Tu jest tego noszenia. Ale za to level nam się wbija przy każdych zamówieniach. To też jest spoko. Jaj, masło było tutaj. 31 sztuki. Też mało jakoś. Cukier Pablo. Bo nam się tutaj widzę, że też już braki robią. Nasz najlepszy produkt, kurde. Biały kryształ od Pabla. Jodio. Jeszcze jajeczka były tutaj. 28 sztuk. Jeszcze jeden miodzik. Miodu tutaj chyba zamówiłem dosyć dużo, kurde. Zrobić jeden kartonik, no ale trudno się. Mówi się trudno i zamawia się dalej. Płatki. Dwa kartony. Chicken na razie. No jest jeszcze. Dobra, frytki jeden karton. Potato, bagi. Wezmę trzy kartony. Dwa kartony tego sera. I dwa kartony kawusi. Uit. Dobra. Myk. Myk. Miało być. I tutaj sobie postawimy to obok. Paczka sobie tam stoi. Grzecznie. Jest. Już ludzie chodzą, kurde, przez kupy chcą robić mrożonki. O. Niespodzianka. Bzyki, płatki. Ktoś ruszy dupę teraz? Czy nie bardzo? Może to było poukładane też do samego końca, więc temu nikt się nie chce ruszyć. Kawusia różowa. Jeszcze jedna kawusia różowa. No i co? No i mamy. Dobra, dwie tutaj tego, jedna tego. Dwie tego. Trzy tego. Dwie tego. Dwa kartony tego, dwa kartony sushi wielkiego, nawet jeszcze jeden dodamy sobie. O Jezus, czy mi tu pieniędzy wystarczy na zaopatrzenie tego całego sklepu urbytku tutaj, kurde. Ja tu widzę, na grubo jest. Mieliśmy 8 koła, a już 4 poszły na zatowarowanie. No ciekaw jestem, ile zostanie z tego wszystkiego. Można by było tam trochę te ceny produktów popodnosić, to może by były jakieś tam większe, powiedzmy, troszkę pieniądze, by zostawały, no ale... niech tak będzie. To jak jest. To było tutaj gdzieś, nie? Co to jest? Gdzie jest ten śledź norweski? To jest to? Tak. To jest to. Herbatka żółta. Myk. Kolejna woda. Myk. Prypeć. To nasze śmieszne jedzenie. Dobra. Fajna nazwa. Śmieszna nazwa. Prypeć. Pripyat. Pripyat. 48 sztuk. Siusi. Duże, proszę uprzejmie. 8 sztuk. To zaraz oni pójdą na pewno dołożyć, bo tam braki na półkach 100% były. Dobra, siusi niech sobie tutaj poleży. Jeszcze jedna herbatka. 40 sztuk. O kurde, duża ta herbatka. 60. No teraz co? Będzie zapasik. I norweska rybka. Dobra. No to mamy to. Krabstiki. Dwa kartony krabstików, dwa kartony sosu, dwa kartony ketchupu, dwa kartony majonezu. Dwa kegi tego. I dwa takie rowary. To było. Nie jest to. Tu jest, dobra. Mamy to. Tu jest jeszcze jedna taka. Paczuszka, więc ona niech sobie stanie z przodu. No tam trzy sztuki były, no ale tylko, że to jest drogie, więc ja tego nie wywalę, tak jak wiecie, w wodę, nie? Żeby mnie nie pogrzało, bo to jednak kosztuje trochę kasiorki. A nie tak... Jakaś tam przeterminowana woda, spoko.
jakieś tam te kurde majonezy. Hot sauce. Proszę uprzejmie, tu chyba ketchup. Nie, też majonez jeszcze leży. Dobra, majonez tak. Ketchupu w ogóle zero, kurde. Też tutaj na grubo. I co? I ostatni sos ostry. Dobra. Hej, nie mamy kasy. Co jest z takim trochę problematycznym tematem. Dobra, jak nasze lody? Gdzie były lody? Ej, kurde. Tu są, ale to dobra, są. Stąd, więc na razie to olewamy. Piwko. 3 kartony tego. Z kegów. 2 kartony kegów. 2 kartony chipsów. Dwa kartony pieprzu. Dwa kartony. Aha. Super, dobra. Jeden karton tego jeszcze. Dwa kartony małych chlebków. Dobra. Pyk. Kurde, 1900 tylko zostaje nam na koncie. Jej. Niedobrze. Nie no, to już jest, wiecie, jakby trochę pokryty tam koszt tego inwestowania, czyli górki się jakby tutaj finansowe, no powoli, powoli, ale tworzą, no. Więc może nie będzie tak źle, trzeba będzie porównać sobie jakby kolejne zamówienie, które nam tutaj przyjdzie, ale jeszcze domówimy, uzupełnimy sobie trochę tych rzeczy na półkach, gdzie są podwójne półeczki, piwko jedno, pyk. Drugi. Sól. Pieprz. Nie była sól, to był pieprz. Dobra, piwko i chyba tam jeszcze jeden pieprz. Nie, czy jeszcze jedno piwko. 3 kartony piwko były brane. No to, no to piwko, piwerko. Dobra. Tak. Domawiamy 2 kartony chipsów jeszcze tych. Bo widosy są pełne. Pablo jest. Orzechy. Elbows. 2 kartony elbowsów. Ryżu zwykłego jest mało. Halo, co tu się ridze? To 2 kartony tego ryżu. A co on tu robi? Powinno tak być. To co to było? Saka. No ale tego jest. Płatków będą. Cereal. Jeden karton tego. 2 kartony tego. I jeden karton tego jeszcze. Dobra, no i kurde, będzie git, będzie gituba. Jest zamówienie duże nasze zrobione. Zostało nam 1454 dolary. Nie jest źle. Czyli to jest jakby taka trochę, powiedzmy, góreczka, która pozwala nam na zbieranie majątku w celu dalszych inwestycji, kolejne licencje, w kolejne produkty, no ale to dopiero będzie od 42 levelu, więc tu jest taki bardzo długi przestój w grze, naprawdę długi przestój między tymi levelami, zanim się tam nabije, to jest chyba 10 leveli, zanim to się nabije, zanim to się ogarnie, to trzeba tutaj naprawdę grubo lecieć, muszę przyznać szczerze, to mogliby trochę tutaj twórcy gry ciut to skracać. No dobra, kurde, git jest. No, to w sumie wszystko pięknie, ładnie uzupełnione. Magazyn znowu pęka, no powiedzmy, w szwach. Na półkach jest dobrobyt panujący wszem i wobec. Jakieś tam pojedyncze sztuki niepodokładane, no ale to już tam palto licho. Półki wolne na kolejne produkty, no i tyle, dobra, kurde.
pierdonka, kolejny dzień ogarnięty. Dziękuję, drodzy Państwo, za uwagę, bo 20 minut jest naprawdę wystarczająco dużo z tym dokładaniem. Trzymajcie się, cześć.